wewnątrz, stereotyp gdzieś, może jeszcze nie współczesnego mężczyzny. Ale no właśnie, nas. O co tu chodzi? I kierujmy się tym generalnie, o czym mówiliśmy, czyli starajmy się brać odpowiedzialność za dosłownie każdy aspekt naszego życia i każdą blisko nam osobę. I myślę, że to będzie bardzo duży wkład i bardzo duża pomoc dla drugiego człowieka. Także to jest według mnie takie najważniejsze. Ja mogę powiedzieć jedno zdanie tylko. Nie bójmy się być sobą. Jest takie krótkie sformułowanie w Piśmie Świętym, które można odnieść do słów tutaj Mateusza, które po łacinie brzmi de profundis clamo, czyli z głębokości wołam, z wnętrza wołam. Ja z tym cytatem spotkałem się już parę ładnych lat temu, natomiast cały czas on ewoluuje w mojej głowie i rozwija się w inne strony. I, no ten prąd. Ale na to, że tak w pierwszym. Nie, nie, była niedopłata wtedy. Uznać tutaj. No ale jeżeli oni przerwali, bo po prostu sami zerwali umowę, przerwali. Ale może to też jest. No to od kogo oni chcą dopłacać? Nawet jeżeli oni stwierdzili, że to był Janek Witek, no to jeżeli oni sami przerwali umowę, to oni sobie zapłacą. W świecie, który nie do końca odpowiada jego wyobrażeniu. Powinno być upomnienie, poinformowanie, zawiadomienie. Woła do tego świata i w tym samym duchu myśl herbertowska iść wyprostowana. A poza tym teraz nie te czasy, żeby po prostu bardzo, takie bardzo coś ładne. Robić, bo teraz jest linia mycia, teraz nawet z klatek ludzi końca, bezdomnych nie wypraszają, ja mówią, żeby na mróz tak nie wysyłać. Teraz różne są, może dziwne osobom, rzeczy dla takich chciwych, którzy by na każdej opcji chcieli zarobić. Pojawić, ale mam na myśli przede wszystkim moich przyjaciół. Także ja tam jutro tego Mareczka naślę, żeby on tam, wiesz, troszeczkę. Jeżeli oni sami przerwali, ja przepraszam bardzo. To przerwali, to po pierwsze, to po chamsku, a po drugie, bo to dwa tygodnie trzeba było czekać, bo to wiadomo, że łatwo jest prąd przerwać. Chociaż i tak ta elektrownia lepiej zachowała się niż ta gazownia, no bo gazownia to też, wiesz, że przyszły licznik wymienić, a jak oni przyszli go wyłączyć, niech sobie wybierają, niech sobie zabierają. I też kłamali. No, ale wiesz, jeszcze to lepiej, ale co mogą zrobić na odległość? Co mogą zrobić na odległość? 15 mężczyzn, którzy się nie bali dać swojego świadectwa. Też nie bójmy się dawać świadectwa swojego życia. Również dziękuję tutaj księdzu Mateuszowi również za zaproszenie do Torunia. Ja również dziękuję Mateuszowi Wawłowi, że za to, że przybyliście tutaj do nas. Moherowa, i w szczególności chciałbym podziękować naszym albo ją słuchaczom, tym, którzy do nas odsunąć, czy w jakikolwiek inny sposób zniszczyć, utylizować. No, co mogłaby Moherowa zrobić? To, z czego my najwięcej powinniśmy czerpać, to co najwięcej nam daje, czyli świadectwo mężczyzny, który jest zarówno mężem, jak i ojcem. I właśnie z takich przykładów my, młodzi, możemy czerpać wzory, bo to jest właśnie taki priorytet, żeby mieć takie przykłady, z których te wzory można czerpać. Jeżeli ona tutaj te drusy wkładała albo kogoś nasłała tutaj, to niech ona teraz płaci, bo ludzie się wystraszyli, wypłoszyli i po prostu zaczęli traktować ją tak samo jak i ona ludzi. Natomiast ja chciałem na koniec przeczytać jeszcze wpis kobiety właśnie, żeby nie było tych zaległości męsko. I tak nikt nie spłaci, bo są za duże, tak, no to po prostu jeżeli ona tutaj nastraszała żyć, ludzi, pracować, no to po prostu ludzie zaczęli ją olewać, że to i tak oni tego nie spłacą i niech ta wiceprezesowa sama pójdzie na 7/8 do roboty, piękno. Niech sobie spłaci. Czyli też takie podsumowanie ze strony kobiety, kobiecym wzrokiem, kobiecym spojrzeniem bardzo dziękujemy i dołączam się do tych podziękowań, które powiedział Mateusz. Dziękujemy za waszą aktywność, za to, że byliście z nami, że jesteście z nami. Zapraszamy za tydzień Westerplatte Młodych z ruchem Czystych Serc o 18:15, a czas wzrastania poprowadzi ksiądz Antoni Balcerzak, salezjanin. I będzie to wyjazdowy czas wzrastania związany ze zbliżającym się już wspomnieniem świętego Jana Bosko.
Tak. 23:32 już prawie. Za moment modlitwa na zakończenie dnia kompleta i chcemy też jak każdego tygodnia zapewnić Was o tym, że w czasie tej modlitwy będziemy Was wszystkich polecać Panu Bogu. Wszystkie Wasze też intencje, sprawy, które piszecie nam w komentarzach, piszecie w SMS-ach, o które nas... No dla takiej osoby, która chciałaby tu 10 remontów zrobić. Dla jakiej osoby jest tutaj to mieszkanie, która by chciała 10 remontów zrobić i milion dolarów wydać? Właśnie. Które tak. Mają albo parę groszy, albo same sobie coś zrobią. Tak. Bo co z tego, że punkt, jak jest hałas, jak jest zanieczyszczenie powietrza. Rządził poważne szkody, między innymi uszkodził dzwonnice zabytkowych kościołów lub ich fasady. Wichura przeszła także nad lazurowym wybrzeżem. Trwa usuwanie wyrywanych z korzeniami i połamanych drzew. Jeden z pracujących przy tym ludzi powiedział: trzeba to wyciąć, bo jak się przewrócą na budynek, to go zniszczą. Inny, naprawiający trakcje elektryczne, nie ma wątpliwości, że tysiące ludzi pozostanie bez prądu do niedzieli. Trzeba zainstalować nowe izolatory. Szybciej się nie da, ale trzeba to robić maksymalnie szybko, w minimalnym czasie. Wichura przeszła nad Ardenami i wschodnią Francją. Teraz szaleje nad Korsyką, wiejąc tam z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. We wschodniej części kraju w kilku departamentach wprowadzono stan alarmowy spowodowany zapowiedziami intensywnych opadów śniegu i kołoleciu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tego, żeby płacić za to, co one naliczyły na Janka Macieja Witka. A skoro one odłączyły prąd, bo uznały, że nie żyje, no to niech sobie odłączają na swoją szkodę. Zachęca wiernych do włączenia się w akcję Rodzina Rodzinie, która polega na wsparciu rodzin poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii. Akcja jest adresowana do rodzin, wspólnot, środowisk czy firm. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Biskup Tomasik przypomina, że Ojciec Święty z racji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy uwrażliwia nas przede wszystkim na sytuację dzieci, które przeżywają trudną sytuację w swoich krajach oraz oczekuje, że wierni będą reagować na to zjawisko. Biskup Romuald Kamiński uhonorowany został tytułem Człowieka Dialogu 2016 roku przyznawanym przez członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Uchwałę w sprawie uhonorowania biskupa Kamińskiego podjęło walne zgromadzenie Rady. W uzasadnieniu działacze zwracają uwagę na wybitne zasługi biskupa na rzecz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Polsce. Biskup Romuald Kamiński jest biskupem pomocniczym w EU. Od 2006 do 2016 roku był przewodniczącym Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski. Był także delegatem Episkopatu do spraw dialogu katolików i muzułmanów. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 26 stycznia w Białymstoku w ramach obchodów Dnia Islamu. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, tam islam, tam i muzułm prezydentem może zostać, tam wszystko, każda bajka na wagę złota. A tutaj w Warszawie tylko ci moherowi, to więc tak, księża, jako ci kapłani, groby pobielane, a tutaj plebs, a tutaj moc. Czyli już na dwie grupy się dzielą. Ludzie nie są tacy prości, żeby dzielić ich na dwie grupy. Każdy człowiek jest inny i różni się od siebie każdy człowiek, tak jak płatek kwiatka czy śniegu. Także proszę nie upraszczać sprawy, że to grupa kapłanów, a to plebs, czyli motło. No. W dokumencie przygotowawczym podkreślono centralny charakter radości. Ona by chciała być święta od papieża, no wiesz, słuchaj, chciała być święta od papieża, ale jej uświadomili, że ty nie jesteś zakonnicą, ty nie jesteś księdzem. To tylko może być święta od papieża, ale ona jednak chciała, ona chciała. Okazało się, że ani od papieża nie trzeba być świętą, ani od siebie. Trzeba być sobą i stosować się do zaleceń Bożych wymogów. Zrozumieć Europę.